na typu jakieś klipy, co puszczać, co nie puszczać, to jest tak przytłaczające gówno, że to jest naprawdę niefajnie, niefajnie. Bo ja nagrywam, jakby ja muzykę nagrywam cały czas. To tak naprawdę dużo się tego dzieje ostatnio, wcisnę. Ale no, cała kwestia organizacyjna tej muzyki to jest takie. Nie, nie wiem. Dobra, okej. Macie tutaj tak. Macie tutaj pytania takie. Czy ogarnąłem z tym TikTokiem? Bo to jest w sumie świeży temat na dzisiejszy, w sumie taki, kurde. Ale już o tym myślałem od jakiegoś czasu. Próbowałem w ogóle to załatwić jakąś taką drogą, żeby nie musieć naprawdę na własną rękę kogoś tutaj szukać na tym Instagramie. I w ogóle piszecie jakieś dziwne rzeczy, żeby stworzyć czy konta, żebym was zatrudnił gdzieś. To nie o to kurwa chodzi. Chodzi o to po prostu, że jak będę już chcę tworzyć gdzieś tam konto, to chcę mieć taką nazwę jak wszędzie, jak na YouTubie, jak na Instagramie i taką jak się nazywa moja firma, której jestem właścicielem, powiedzmy działalność gospodarcza. Wszystko się nazywa tą nazwą, bo to słowo sobie wymyśliłem po prostu. I no po prostu głupią rzeczą dla mnie jest coś takiego, że chciałbym założyć konto indziej i nie ma mojej nazwy. Rozumiem to, że się nie pospieszyłem, ktoś mnie uprzedził i nie ma z tym problemu, nie? Jakby ja po prostu potrzebuję znaleźć tę osobę i nie po to, żeby spuścić w pierdol coś tam, tylko po to, żeby normalnie się z nią dogadać i odzyskać moją nazwę, bo nie wiem, nie chcę mi się kombinować na jakąś. Wiadomo, jak się nie uda znaleźć tej osoby, to zrobimy coś takiego, że masowo zgłosimy typa, wyjebie mu to konto, ale wtedy już nikt nie będzie mógł mieć nazwy. Więc nie zgłaszajcie póki co tego kogoś, bo wtedy nikt nie będzie tego mógł mieć. Tak jak z Instagramem, nie? Jak na przykład się pozgłasza jakieś konto milion razy i wyjebią, to później już nikt nie może nigdy tej nazwy używać. Tak jakby ona zostaje wyjebana z rejestru. Więc co? Więc nie zgłaszajmy tego, nie zgłaszajmy tego. Ja bym chciał po prostu znaleźć tą osobę po to, żeby z nią sobie porozmawiać. Nawet mógłbym jej coś tam odpalić. Jakiś hajsik za to, że mi taką nazwę udostępni, nie ma problemu. No ale wiadomo, jak się nie znajdzie albo się nie będzie dało, no to po prostu będziemy masowo go musieli zaatakować, ale nie teraz, nie teraz. Więc na razie sobie dajmy z tym spokój. Ale no tak jak mówię, jak macie jakieś dojścia, wiecie kto to może być, bo ta osoba, no nie wiadomo nawet jak to namierzyć, nie? Dlatego piszę tutaj, myślę, ktoś ma taką nazwę. I to chodzi o nazwę po prostu Samsona, nie tam jak ludzie myślą Samsona Official, to jest jakaś taka podnazwa, chodzi o nazwę po prostu. No myślę, że ktoś już ma taką nazwę, no to na pewno wie kim ja jestem, bo to słowo nie istnieje nigdzie indziej na świecie. Dobra, nadgonię trochę pytania, bo się rozgadałem o tym. Same gówno pytania, dajcie coś ciekawego. Takie, żeby móc. Ktoś pisze, to trzeba być zjebanym, żeby robić takie konto. No nie trzeba być, to nie jest problem. Jak widzisz, że nazwa jest aktywna, to se robisz, nie? Tylko o to chodzi, że teraz, w momencie, kiedy ta osoba nie korzysta z tego konta, nawet nikogo tam nie obserwuje, czyli pewnie ma to tylko po to, żeby trzymać nazwę, no to ja bym chciał się z tą osobą skontaktować, tak? Żeby tą nazwę, co sobie trzyma, że mi. No. Żebym ja trzymał. Nie no, jak się nie uda, to po prostu zrobię sobie inną i tak mnie tam znajdziecie i tylko walczę do końca, nie? To znajdę sobie inną i tam nikt nie będzie miał, tak? No to wiadomo. Taki jest pies ogrodnika, chłopaty. Przecież nie wiem, kto to jest. Może to być zajebista osoba, która po prostu o tym nie wie, że ja szukam go. Nie no, także no, wiecie, wiecie, wiecie. Co tam macie ciekawego? Pamiętasz, jak napisałeś maturki? Hit czy nie git? Dobra, bo ja wiem, że wy jutro macie maturę, pewnie dużo osób sra po gaciach i w ogóle jest niedobrze. Powiem wam tak, no, ja też myślałem, że będzie niedobrze, bo
Najgorzej myślałem nad matematyką, nie? Bo to było coś takiego, że próbne pisałem na 30%, nawet mniej niż 30%, mimo że kiedyś matma mi szła dobrze, tylko później. Wiadomo, wiesz jak to jest z matmą. W liceum miałem tak, że po prostu nie mo. Nie mogłem, nie miałem aż tyle czasu, powiedzmy, też przez muzykę, żeby uczyć się ciągiem. A tam jest coś takiego, że jak nie wiem, przegapisz jedną lekcję, to już później nie wiesz następnych rzeczy. Musisz wszystko umieć, żeby to ogarniać. A ja tak nie mam. Ja po prostu ja lubię, nie wiem, jak jest na przykład polski, jest pięć lektur, to ja sobie lubię przeczytać dwie, żeby przeczytać. No tak przysłowiowo, nie? Nie umiem mieć czegoś takiego, że uczę się wszystkiego, co dają, a w matmie tak trzeba, że kumasz. Dlatego po prostu mi to jakoś nie wchodziło w liceum i napisałem na 30, pisałem próbne na 30% albo mniej niż 30% i od tego czasu jakoś nic się nie zmieniło więcej, tylko po prostu w domu od tych próbnych do prawie faktycznej matury napisałem dwie z jakichś tam poprzednich lat sobie i. No i po prostu rozkminiałem zadania. Jak nie umiałem, to patrzyłem, tak jakby było rozwiązane na necie. I napisałem na 58%. Tak z dupy po prostu, nie? Gdzie wcześniej pisałem po 30 te próbne w szkole. Także no. Jest okej. Okay. Niby mówił, że próbne są trudniejsze niż normalne matury. Nie wiem teraz, jak to wygląda podczas tego, że jest tam pandemia, wirus, nie? Ja mówię wtedy, co ja pisałem, nie? I poszło mi to dobrze, mimo że jakoś fest nie siedziałem w książkach, tym bardziej, że miałem. Też wtedy dużo koncertów przed tym i w ogóle i no, co także, no nie siedziałem fest książkę, żeby jakoś wszystko ogarniać, a pamiętam, zdałem dobrze. Angielski, tam było coś ponad 90%, tam rozszerzony ponad 80%. Polski rozszerzony napisałem, myślałem, a kurwa, pójdę, nie? Zobaczymy. I tam trzeba było tylko jedno jakieś długie coś napisać, i to z tego też mi wyszło z 60%. Także jak tam coś to nie musiałem, to jest spoko. Normalny polski, nie pamiętam ile to było, ale było coś, no dużo było. Może. Nie no, ponad 70% na pewno. Matma 58. No ale to dla mnie był sukces, jak na to, że wcześniej, kurde, wiecie, że pisałem na 30, myślałem, że będzie problem poważny. Także tak jak mówię, najważniejsze co jest, to podchodzić do tego na luzie. Tak jak będziecie sobie to pisać, to po prostu podchodzić do tego tak na luzie, że nie, że. Bo to, że jesteście w chuj pospinani, może wam zrujnować wszystko, nawet jak macie wiedzę. I zawsze tak jest. Dlatego nawet sztucznie trzeba luzować siebie. Tak jak na przykład, nie wiem, nagrywam sobie kawałki, to ja wiem, że na przykład ja się spinam, żeby dobrze nagrać, to nigdy nie wyjdzie dobrze. Trzeba jakoś tak sobie, nawet jak nie umiesz się nie spinać, sztuczny luz sobie wpierdalasz do głowy i się luzujesz po prostu, bo no tak powstają lepsze wyniki, nie? Dobra, koniec gadania o tym, bo co? Bo znacie to i ja to wiem, także po co bym o tym gadał, więc. Silas pisze do mnie, kiedy studio? Ja tu czekam gościu. No ja tu mam studio, ja tutaj czekam gościu i co? Nie, no dobra, no powiem tak. Jakoś się zgadamy, nie? No musimy się zgadać na jakiś konkretny termin, gościu. Wiesz, no to mi musisz jakąś propozycję zapodać. Co sądzisz o Ojo? Ja już mówiłem o tym na jakimś tam live wcześniej. No ale propsuje taką właśnie pozycję na naszej scenie, bo, no bo nie było jakichś takich grup wcześniej, kilku osób z młodszej, takiej aktualnej sceny, która robi takie rzeczy, nie? Także spoko. Ja propsuję jak najbardziej. Dużo osób pisze o to samo, tak. Kiedy nowy numer, nie wiem. Mam dużo, ale myślę, jak to zagospodarować, no bo też gdybym ja sobie działał podziemnie, to ja bym mógł raz na tydzień wrzucać numer na YouTube, ale teraz to trzeba myśleć, jeszcze klip jakiś zrobić, tu coś tam. To są rzeczy czasem nawet takie jakieś, nie wiem. Takie coś, że jakby. Strasznie lubię robić muzykę, ale całą otoczkę dookoła tego troszkę mniej. Więc to jakoś tak, no.
Ale muzyki mam już dużo. Siema, ile trwa live? Nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Także no. Może skończyć za 5 minut, może trwać 20 jeszcze, albo 30. Zobaczymy. Skąd ta nagła zajawa na kosza? Nie, no bo po prostu lubię się czasem poruszać jakoś i to jest jedyny z taki, powiedzmy, sport, który mi się podoba po prostu i satysfakcjonuje mnie robienie tego i nie czuję wtedy, że się męczę albo coś, bo po prostu mam satysfakcję z tego, że sobie trafiam albo coś, nie? Czemu nie masz fitów z mainstreamowymi twórcami? To jest pytanie, które dużo osób zadaje. Nigdy nie mów nigdy, tak ci powiem. Tą płytę 7-4 gitar sobie zrobiłem tak bardziej właśnie tak, że była taka swojska, powiedzmy taka ziomalska. Więc dlatego tak było na tej płycie, ale na reszcie płyt normalnie byli tacy twórcy. Taktyka, co ma być, to będzie najlepsza, a ty mówisz o tych maturach. Uważam, że tak, bo teraz to i tak się nic już nie nauczysz, tak? Więc po chuj ty masz się stresować, człowieku. W tej chwili ty i tak się już nic nie nauczysz, już nic ci nie wejdzie do głowy. To, co umiesz, to przedstawisz, więc im bardziej będziesz luźniejszy na tych maturach, tym lepiej ci to pójdzie, tym lepiej wykorzystasz wiedzę, którą już masz, bo już nowej nie nabędziesz. Już wczoraj też nie nabędziesz, przedwczoraj też byś nie nabył. O to chodzi, że tą wiedzę, którą masz, to tym dysponujesz teraz, a najbardziej tym, najlepiej tym będziesz dysponować wtedy, kiedy będziesz mieć luźne podejście i czuć sobie luz. Jak tam graffiti? Od czasu do czasu coś tam. Ale no wiadomo, nie jest to takie coś, żebym, nie wiem, tym zarabiał na życie, więc nie poświęcam się temu w pełni. Ale jest to moją zajawką również, tak jak muzyka. Lubię tworzyć. O kurde, tu jest pytanie. Tu jest pytanie ciekawe. Nie sądzisz, że posiadanie studia własnego ograniczać pod względem kontaktu z innymi raperami, producentami? Nie sądzisz, że to by wyszło ci na lepsze? Myślę, że no właśnie to jest największy minus posiadania samemu studia. To, że siedzisz sobie i robisz sobie wszystko sam. To prawda, że to ma według mnie jednak więcej plusów mimo wszystko dlatego, bo mogę sobie robić kiedy chcę, co chcę i no i tak jak chcę, tak? Tylko, że wiadomo, w studio możesz spotkać się z różnymi osobami i tego mi chyba najbardziej brakuje, tylko, że z drugiej strony też jakby osoby, z którymi chciałoby się współpracować są porozrzucane po całej Polsce i no i to trzeba było się zgadywać, nie? I też nie wiadomo, czy w ten dzień, kiedy akurat się z kimś spotkasz, już w studio pojedziesz, czy akurat wtedy będziesz miał wenę, nie? I ciężko, ciężko. Dobra, dobra, dobra. Czy palisz e-papierosy? Nie, nie palę e-papierosu. Czy mam swoje top 5 raperów ze Stanów? Nie mam czegoś takiego jak top. No, są ludzie, którzy robią fajne rzeczy, poszczególne numery mi siadają. Są ludzie, którzy też napierdalają większość fajnie, ale nie wiem, nie ograniczam się do tego, żeby mówić, że ja słucham tylko tych 5, są najlepsi, koniec. Różni, różni. Ale wiadomo, to są takie jakieś niezmienne pozycje typu Future, tam ja, Young Thug, Gunna. Wiadomo, że nie zawodzą. Nie zawodzą. Tak jest. Ile najwięcej zapłaciłeś za fit? Nic.
Ewentualnie, nie wiem, honor, żeby, nie wiem, przekonać się, żeby do kogoś napisać albo coś, ale no, nie wiem, ja uważam, że fity, wiem, że w Stanach to jest na porządku dziennym, że koledzy sobie płacą za fity nawet, ale ja uważam, że, nie wiem, fit za fit to jest fajna rzecz. I płaćmy sobie muzyką za takie rzeczy. Czy pokażesz włosy 360? Chuja, nic nie zobaczyliście, bo to krzesło jest za wysokie. No ale takie, o, normalne warkocze, wiecie o co chodzi. Najwygodniej mi teraz takich. Też nie będę chodzić cały czas takich samych, nie? Często chodzisz na melanże? Nie. To nie znaczy, że nie lubię, po prostu może nie ma jakichś takich akurat dostępnych, które bym chciał odwiedzić. Czy wpierdalałeś lot ekipy? Nie. Z tego względu, że nie szukam tego, nie chodzę po to, żeby szukać. Wstaję o 6 po to, żeby to mieć. Jakby gdzieś był, może bym spróbował. Czemu nie, tak naprawdę. Ale no nie zabijam się to, nie? Ogólnie, co sądzisz o ekipie? Cringe czy fajnie? Według mnie fajnie, z tego względu, że teraz już. Ja ogólnie oglądam YouTube'a raczej sobie do jedzenia czy coś. I powiem tak, z tego co widziałem, to teraz ten content już nie jest taki test dla dzieci. Jakby czasem już są ciekawe treści nawet dla osób w moim wieku, także no, myślę, że jak najbardziej fajnie. Dobra, dawajcie jeszcze jakieś ciekawe pytania. Okej, dojechałem sobie tutaj do samego końca z pytaniami, także spoko. Kupiłem płytę, jest mocna, zajebiście, cieszę się. Kiedy płyta, kiedy koncert jakiś? Nie wiem, kawałki będę puszczał, na pewno będzie płyta, na pewno mam materiał na płytę, myślę tylko jak go zagospodarować. Też się zmienia, też miałem materiał na płytę parę miesięcy temu, później nagle okazało mi się, że parę rzeczy mi się nie podoba i chcę wymienić. Też wkurwia mnie sytuacja z kupowaniem tych bitów z YouTube'a, bo to jest tak, że to już mówiłem dużo razy pewnie, że producent na YouTubie pozwala kilku artystom mieć kupioną tą samą licencję na bit i mieć ten sam bit, ale YouTube sam nie pozwala. I to jest tak, że jak ktoś, chłop, który ma, nie wiem, ostatnio wiedziałem, że na bicie, który ja nagrałem, nagrał chłop, który ma brak wyświetleń. Oczywiście jest zweryfikowany, jest wytwórnie, ale ma brak wyświetleń pod kawałkiem na YouTube Music, a już mi blokuje moje kawałki, ja nie mogę zarabiać, mimo że też zapłaciłem za ten bit, bo YouTube uwzględnia prawo do dźwięku tylko dla jednej osoby, więc ja. Trochę mnie to wkurwia i te kawałki, które mam właśnie na bitach z YouTube'a mnie denerwują, więc teraz jak siadam, to tchnienie sam robienie bitów i po prostu nie zaczynam nagrywania po prostu sobie, nie wiem, przy mikrofonie, tylko siadam do FL-a, nie, i próbuję sobie robić bity sam, bo to jest najbezpieczniejsze, no. Chcę się tego nauczyć już tak mocno, bo naprawdę pierdolę te konflikty YouTube'owe, że mi, nie wiem, wyjebie kasę na przykład na klip. I tak mi będą blokować, i tak. Nawet sytuacja, nie chodzi nawet o Unlimited List. Kupiłem ekskluzyw do kawałka San Andreas i tak mam wyłączone zarabianie przez producenta. Gdzie kupiłem ekskluzyw od niego za 400 ileś dolarów w tamtych czasach. I tak mi blokuje zarabianie. Także to jest bez sensu. Czasem bit, którego byś, nie wiem, nie kupił, to może ci nikt nie blokować zarabianie. To jest fest niepewny grunt z tym, nie? Ulubiona wtyczka drumkit? Nie mam ulubionej. Ja mam tak, że z każdego drumkitu co innego mi się podoba. Wtyczki
No, Omnisfera zawsze używam, nie? Ale no, co? No, nie mam w sumie jakichś ulubionych. Najbardziej lubię, jak na samplu coś fajnego wyjdzie. Bo te bity zawsze są inne, nie? Czy na Spotify'u też blokuje zarabianie, czy jak tam działa? Nie wiem. Powiem ci, że na Spotify'u nie spotkałem się z taką sytuacją, ale też tam nie mam takiego panelu jak na YouTubie, że widzę wszystkie roszczenia, nie? Na YouTubie to najbardziej to jest. Mi się wydaje, że Spotify dopuszcza coś takiego, bo chyba wie po prostu, że dwie osoby mogą mieć jakby ten sam dźwięk, bo YouTube jest taki, że on to jakby wykry... To nie tak, że to są osoby fizyczne, to po prostu algorytm YouTube'a robi coś takiego, że on jakby szuka na podstawie czegoś takiego jak aplikacja Shazam, nie? Że słucha dźwięku i myśli, o, to jest dźwięk, na którym też ktoś inny ma, to nie może dwie osoby z tego zarabiać. To jest chore. To według mnie to powinien YouTube zmienić, wtedy by było dobrze. Tylko z drugiej strony to jest tak duża platforma, że ochrona praw autorskich wtedy by się pogorszyła i na to nie ma rozwiązania. No, ale na pewno dałoby się znaleźć lepszy niż jest teraz. Może spróbuj zrobić coś z polskimi producentami i jak tak naprawdę no, lubię takie rzeczy robić, tylko że wiesz, oni wysyłają paczki i nie zawsze mi coś z tej paczki siądzie, mogę nie znaleźć, a jak sam siadam do bitu, to wiem na przykład już co chcę, wiem co bym chciał i teraz jest gmina, jak to zrobić, nie? I dlatego po prostu siadam i sobie próbuję takie rzeczy robić i chcę się tego nauczyć tak już na full, bo już i tak umiem sporo według mnie. To jeszcze nie słyszeliście jakichś tam rzeczy na tych bitach, ale no już takie powstają i są czasem lepsze niż ten na rzeczach z YouTube'a, bo po prostu ja wiem co ja chcę osiągnąć takim bitem i sobie robię sam, aczkolwiek no wiadomo, polscy producenci zawsze mogą wysyłać paczki i zawsze będzie to milej widziane niż bity z YouTube'a, bo przynajmniej mam wtedy pewność co do praw i że jak dodam z tym klip, to mi tego nikt nie wyjebie. Ktoś pisze, o, jak się czułeś, jak się śmiali z ciebie, młody wilka, czy zabolało cię to? Nie wiedziałem, żeby nie wiadomo, jak to się śmiali, ale ja mogę wiedzieć, o co, jakby, ja mogę zrozumieć to, o co chodzi ludziom, bo ja byłem młodszy po prostu i ja miałem, jakby, czuję, że byłem niegotowy w ogóle na jakieś takie rzeczy, kurde, no na pokazanie siebie tak, jakbym chciał i po prostu, nie wiem, jeszcze miałem tam jakieś skrawki wstydu w ogóle, jakiegoś takiego. Wiecie o co chodzi, no. Uważam, że w tej chwili już jestem gotowy na wszystko, więc no już myślę, że nikt by się z niczego nie śmiał, nie? No ale jak ja patrzę na siebie z tamtych czasów, też sam się z siebie śmieję czasem. Jak patrzę na siebie z kiedyś, patrzę na jakieś kiedyś moje klipy, albo tak wyglądałem, albo taką muzykę robiłem, też jakby ja mam do tego zastrzeżenia, ja bym tam dużo rzeczy pozmieniał. No, ale takie jest życie, nie? Także pierdolę, no jakby no, co ja się będę przejmował, nie? W sumie jak robię te bity, możliwe, że jak jakieś bity mi nie wejdą, to będę sprzedawał takie bity pewnie. Chcielibyście mieć bit i sobie mieć numer i sobie wpisać Prod Samsona w tytule, to może jakieś bity będę sprzedawał. Tylko muszę sobie ogarnąć taga producenckiego jeszcze. Ale no siedzę ostatnio, spytałem więcej niż tym. Niż nagrywając. Dobra, jak ktoś dołączył teraz, to szybko powiem, o co chodzi z tym Instastory o TikToku, no bo to jest ważne, w sumie dla mnie teraz najważniejsze. Ogólnie tak, na TikToku jest osoba, która się nazywa Zemsone, po prostu, tak jak ja na Instagramie. A wiadomo, że dwie osoby nie mogą mieć takiej samej nazwy. Ja potrzebuję po prostu odzyskać, zdobyć kontakt do tej osoby, bo skoro tak się ustawił, to na pewno gdzieś tam mnie obserwuje. Bo takiego słowa nie ma nigdzie indziej w internecie, po prostu wymyśliłem sobie to słowo. Więc jak ktoś sobie tak ustawił, i nie chodzi o nazwę Zamsone.official, to jest tylko jakaś podnazwa, chodzi o Zamsone, po prostu.
tak jak mam na YouTubie, tak jak mam wszędzie, tak jak mam firmę zarejestrowaną, chciałbym mieć taką nazwę na TikToku. Dlatego jak macie jakikolwiek kontakt z tą osobą albo wiecie, kto to jest, dajcie mi znać, bo potrzebuję znaleźć tę osobę nie po to, żeby na nią krzyczeć albo robić cokolwiek tam złego, tylko po prostu chcę się z nim dogadać, nawet odpalić mu jakiś hasik za to, żeby po prostu udostępnił mi tę nazwę. Jak nie, to wtedy zgłosimy chłopa i nie będzie nikt miał tej nazwy, ja sobie wymyślę jakąś inną. Ale no, wolałbym się dogadać normalnie, no bo dla kogoś też, nawet jak wiesz, no, nieduży jakiś hajsik, no to po prostu zawsze za darmo to jest zarobek, więc no, wolałbym znaleźć tę osobę i dwie osoby na tym sobie skorzystają, tak? I ja, i ktoś. No ale jak nie, no to trzeba będzie siłą. Czy gdybym robił bity, to robiłbym kolabo z innymi producentami? No tak, tylko że musiałbym jakby mieć z nimi jakieś tam rozmowy, nie? W takim sensie, że musiałbym zrobić coś takiego, że jakieś tam sample by mi dali, albo jakieś tam melodie. Nie wiem do końca, jak wygląda kolabo producenckie. Pewnie różnie, pewnie zależy od przypadku, nie? Ale najbardziej to bym chciał takie kolabo, że ja zrobię beat, a ktoś z tym beat sobie zmasteruje, żeby on brzmiał do jebania. I tyle, no. Takim kolabo chciał robić. Bo ja wiem, co ja chcę w beatach, ja wszystko wiem, co ja chcę w beatach mieć. Tylko właśnie ta kwestia masteru tego beatu. Bo to jest coś innego niż master wokalu, nie? Ale też się uczę tego, nie? Equalizery studiuję, kurwa, kiedyś kopiowałem ustawienie equalizera w ogóle wokala, teraz widzę, że to jest taka maszyna, że chuj, ten equalizer. Tam tyle rzeczy jest do rozkminy, ale dobra, mam czas. Ty po TikToka pisał, że na czacie, że do ciebie napisał na DM. Jak napisał, to sprawdzę na pewno, bo dzisiaj sprawdzam. Po to, bo zależy mi, żeby tą osobę znaleźć. I tyle. Czy robiłem już drillowe bity? Tak, robiłem. Do tego stopnia, że mi się znudziły i znowu zaczynamy trapowe robić. Ile już live trwa? Nie wiem. 40 minut. Zaraz pewnie będę kończył, nie? Ale no. Miks to najdłuższa droga. No dobra, no ale już jestem w tej drodze, powiedzmy. Odmroziłeś mięso, ja dzisiaj po obiedzie już jest. Także no, nie trzeba będzie rozmrażać mięso. Następna płyta będzie na drillu? No, będzie, no ale nie cała też, no wiadomo, no też wszystkim można żygać, tak, no nie będzie czegoś takiego, że jakoś wszystko będzie w jednym klimacie. Bez sensu. A weź spierdolnij coś tym maturzystom, żeby się tak nie stresowali. No ja mówiłem, że ty się i tak nic nie nauczysz, teraz czy się, stres ci nic nie pomoże. Żebyś siadł wczoraj, przedwczoraj też się nic nie nauczysz. Teraz tylko trzeba się nauczyć czuć luz i tyle. No bo już i tak nic się nie zmieni. No więc jak będziesz się wyluzowanym, pamiętajcie, pierwsza myśl jest najlepsza. New school czy old school w graffiti? Ja nie mam tutaj jakby myśli na temat, czy jaka szkoła. No podoba mi się po prostu to, co widzę i tyle, nie? Dobra, zaraz jakiś beat pewnie zrobię, nie ma co nie robić, więc będę kończył live'a, bo jeszcze nie mam takich pewnie skillsów producenckich, żeby wam zrobić 15 minut beat na live'ie, ale to się jeszcze zdarzy, pewnie. Mam zajawę, żeby to zrobić. Odpalę takiego live'a, jak odpalałem murzyni w Stanach, się nic nie będę odzywał i będę kurwa robił beat.
nie będę czytał pytań, więc korzystajcie z tego, że teraz można pytania zadawać, jeszcze sobie siedzę i odpowiadam. Dobra, zróbmy jeszcze parę ostatnich pytań, może trzy, o trzy, będzie spoko i będziemy kończyć live'a, tak myślę, więc no, dawajcie jeszcze jakieś pytania. Jak wspominam swoją maturę, no dobrze, no to co mam wspominać, no dobrze, że już jest za mną, ale no co, no. Jest spoko. Dobra, powiem wam tak. Jeśli chodzi o tego TikToka, to tak jak mówię, sprawdzę. Bo już w ogóle było tak, że no, dwie osoby czy trzy już myślałem, że to oni są, bo pisali, że to jest ich konto. Później pisali, że a to jednak nie. Sprawdzę, jeżeli to zobaczę, kto tam do mnie napisał jeszcze o tym. Jak nie, to jeszcze możecie, jak macie jakiś zamiar na tą osobę, to mi pisać, kto to jest z tym kontem, będę z nią rozmawiał. Jeżeli chodzi o maturę, to nie stresować się, bo nie. Nie wolno się stresować, bo to tylko nam zjada szare komórki, a tego nie potrzebujemy w takich miejscach jak matura, tak? No właśnie. Więc po prostu, no, zdajcie to zajebiście, tak jak trzeba i wypocznijcie, nie stresujcie się niczym, bo nie warto. Stres jest jednym z największych wrogów człowieka. Więc co? Więc pokój wam wszystkim. Czekajcie na nowe rzeczy. Nie wiem kiedy to będzie, ale będą na pewno lepsze, bo teraz mam kminę nad tym, żeby były bardziej jakościowe. Zobaczymy, może się widzimy na jakimś tam live'ie, nie wiem kiedy, jak zawsze pewnie będzie ten live spontanicznie wymyślony. I co? Dacie radę. Yo, dobranoc. Trzymam kciuki za was fest, normalnie. Będę tak kurde na pianinie grał z takimi kurwa kciukami zaciśniętymi, nie? No normalnie. Dobra, siemanko.